przy tej okazji chcielibyśmy zadać kilka pytań publicznie, wspólnie. Dlaczego przed wylotem do Stanów Zjednoczonych pan Andrzej Duda, pan prezydent Andrzej Duda nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Dlaczego nie odbyła się debata na poziomie Komisji Obrony Narodowej? Dlaczego wreszcie nie odbyła się dyskusja na poziomie parlamentu? W kwestiach strategicznych, w kwestiach najważniejszych, takimi jakimi są bezpieczeństwo i porządek publiczny, takimi jakimi są relacje transatlantyckie, zawsze, od dekad, byliśmy zgodni. Tak było w czasie, kiedy wyprowadzaliśmy wojska radzieckie z Polski, tak było wtedy, kiedy Polska przystępowała do NATO, tak było wtedy, kiedy podejmowaliśmy kluczowe decyzje dotyczące sfery obronności i bezpieczeństwa Polski. Ta wizyta pana Dudy w Stanach ma charakter iście wyborczy. O tym mówił przed chwilą pan poseł Zembaczyński. I pan Duda, i pan Trump mają w tym swój interes. Panu Dudzie do wyborów zostało 4 dni, a panu Trumpowi 5 miesięcy. I jeden i drugi zalicza wpadki. I jeden i drugi ma gasnące poparcie społeczne. I jeden i drugi chce się wzmocnić i ogrzać przy tej okazji. Natomiast pytania, raz jeszcze to powtórzę, dotyczące najważniejszych rozstrzygnięć w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie obronności, powinny być, tak jak to było do tej pory, po 1989 roku, wspólnie, ponadpolitycznie omawiane. Niestety, tą dobrą tradycję, która wpisuje się wprost w polską rację stanu, pan Andrzej Duda złamał. Przy tej okazji, skoro pan Duda już jest w Stanach Zjednoczonych, skoro będzie miał okazję rozmawiać z prezydentem Trumpem, chciałbym, żeby zwrócił uwagę na kwestie, które do tej pory nie były podejmowane przez rząd polski, nie były podejmowane skutecznie, nie były podejmowane skutecznie przez prezydenta Polski w ciągu ostatnich 5 lat. Kwestia na przykład bazy w Redzikowie. Przypominam, że to bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa. Ta inwestycja ma już prawie 3-letnie opóźnienie. Dlaczego w Rumunii podobną bliźniaczą bazę zbudowano w terminie, oddano w roku 2016, a inwestycja tak ważna dla polskiego systemu obronności, tak ważna dla systemu NATO, ma tak duże opóźnienie? Z czego to wynika? Dlaczego, skoro Amerykanie są takim strategicznym, takim ważnym sojusznikiem, nie możemy uporać się z tak, wydawałoby się, prostą i oczywistą kwestią, jaką jest dokończenie, oddanie do użytku bazy antyrakietowej w Redzikowie? To po pierwsze. Po drugie, dlaczego niestety największe firmy amerykańskie, branży cyfrowej przede wszystkim, takie jak Google, takie jak Amazon, takie jak Facebook, nie płacą w Polsce podatków, a jeżeli płacą, to naprawdę na bardzo minimalnym poziomie? Dlaczego rząd wycofał się z podatku cyfrowego? Dlaczego najwięksi potentaci nie płacą, raz jeszcze to powtórzę, w Polsce podatków? Ale to nie tylko branża cyfrowa, to również branża transportowa. Takim przykładem jest firma Uber. Tutaj należy w sposób tak jednoznaczny bronić polskiego interesu. Nie tylko kupować od Amerykanów, nie tylko robić z nimi interesy, tak, to chciałem powiedzieć. Tak? Tego niestety w tych relacjach bilateralnych brakuje. I kwestia ostatnia, inwestycje. Tych inwestycji amerykańskich w ostatnim czasie brak. Przypominam, że pomimo deklaracji Polski, że kupimy najnowocześniejsze samoloty F-35, pomimo tego, że kupujemy systemy Patriot, Amerykanie nie zadeklarowali offsetu, nie zadeklarowali inwestycji, o które tak bardzo się staraliśmy. A przypominam, że wtedy, kiedy kupowaliśmy samoloty F-16, wtedy strona amerykańska w Polsce zainwestowała ponad 4 miliardy euro. I to są fakty.